W tym odcinku pokażemy Wam, jak spędziliśmy 5 dni w słynnym pociągu transsyberyjskim na trasie Moskwa-Irkuck. Naszą podróż nad Bajkał zaczynamy w Moskwie. Pierwszym zadaniem jest dotarcie na dworzec jarosławski, z którego odjeżdżają pociągi dalekobieżne. Moskwa zastała nas bura, mokra, chłodna i niepokojąco podobna do centrum Warszawy. Machajcie, machajcie. Przyjaciół nam się Sławek zaraz zgubi przecież. Dworzec jarosławiecki. Tu zaczyna się nasza przygoda. Stąd odjeżdżają. Tu się urodził Jarosław. No ale nie ten. Stąd odjeżdżają pociągi. Stąd odjeżdżają pociągi do Japonii, na Dziki Zachód, do Wysp Pacyfiku. A na górze, szkoda, że Państwo tego nie widzą, jest jeszcze stary znaczek z CCCP. A młodzież nie chce wydrukować. I szureczkiem, szureczkiem. Raz. Panie przodek! Uuu, to grubo! To nie jest! No i proszę, i oto rozkład jazdy pociągów z dworca jarosławiańskiego. Można jechać do Workuta, Chity, do Pekinu i do takich różnych innych fajnych miejsc, do których na przykład z centralnego Warszawy nie dojedziecie, chyba że z przesiadką. Workuta, Krasnojarsk, Archangelsk. Ludzie siedzą. O. Zgrzałem się. Dużo ludzi. Dworzec, tak jak Sławek mówił, Warszawa lata 90. wczesne. Chyba to jest jeden z nowocześniejszych, bardziej znanych i takich międzynarodowych dworców. Bardzo zabawne. Siedzieliśmy przez 8 godzin po to, żeby teraz nie zdążyć, bo zostało 6 minut do odjazdu pociągu. Oto nasz pociąg. Dobra, spytaj się pani. Nie będzie to to? To. Wagon 6. Słuchaj, zapytaj, ty umiesz prowadzić. Tak. Dawaj, wybiata, poznakomimy się.
kończy się cywilizacja, zaczyna się walka o życie. Chciałbym powiedzieć, że zawsze to było marzenie mojego życia, ale nigdy o tym nie marzyłem, ale już skoro jestem, to zawsze o tym marzyłem, żeby tu być. Ptasy. To chyba pierwsze, nie? Ciasno. 32, 33, 34, 29. Tak. To jakby nie jest luksus. To jest taki ćwierć w ogóle luksus, mało. Ja myślałem, że to takie pokoje będą. Co, to możemy chyba zaryzykować. Jest kontakt? Że nie ma. A na górze. Trzymaj. Osz ty. A, żeby nie wszedł. Musi być kontakt. Coś tam. O kurwa. Przepraszam, ale tu jest ciasno. Przecież nie ma. Tu jest ciasiej w normalnym wagonie? Wszystko wszystkim. Luksusowy wagon. No jedynym jego plusem na razie jest to, że będziemy tutaj sami. A poza tym... Poza tym tu jest ciasne jak berek. Na górze chłopaki będą mieć większy luz, bo jest więcej tu miejsca. Tu się nie da położyć. Chyba, że to może się jeszcze przesuwa, wiesz? Następny grażdanin. Kaj. Zachodzi. O. Nie. Wiecie co, ja może wam wyjdę sobie rzucić na górę te swoje rzeczy, nie? No. Wiecie co? Ja myślę, że tutaj na górze jest są jakieś koce i kołdry czy coś takiego. I jak to zdejmiemy, to tam będzie można bagaże wrzucić. Plecaki. Ale zaraz będzie radość. Wódeczka i takie tam trawa. Będzie wódka, będzie pompa! We are glad to welcome you on board the train of the Federal Passenger Company. Thank you for your choice. Our priority is to ensure your comfortable and safe journey. Ruszyliśmy. Za nami już 100 metrów. Do przejechania mamy... No dobra, niech najpierw pan powie, co ma do powiedzenia. Kurzenie, rozpicie spirtnych napitków z wykluczeniem pomieszczenia wagonu restaurana. Słyszeliście? Предупреждение актов низменность. При обнаружении напитков забытых вещей, появлении подозрительных лиц, просим вас сообщить об этом. В целях вашей безопасности в вагонах поезда ведется видеонаблюдение. Drinking alcoholic beverages outside the dining car is not allowed. Przejechaliśmy pierwsze pół godziny, jeszcze 72,5 godziny. Przed nami 5300 km, za nami już 30 km. I powiem wam, jest to nie do wytrzymania. Jest tak duszno. Klimatyzacja jest nastawiona na maksa i nie da się w żaden sposób skręcić. Mamy taki piekarnik. Że nie wiem, jak nam, że wódka nam paruje. Paruje nam wódka. Zobaczcie na okno. Zobaczcie na to. To jest prawdziwa wódka dla prawdziwych oligarchów. Jedziemy chyba na Syberię w majtkach. Z nas się leje. Nie wspomnę o zapachach. Ja już pachnę bardzo ładnie, gdyż się umyłem. Patrzcie, Sławuj sobie tu jakiś taki bareczek zrobił. O. Będzie wódka, będzie pompa. Tylko żel pod prysznicą. Jak się skończy wódka, wypijemy żel. Kupiłem chujową wódkę, bo się nie mieści. Oligarcha, no. No to trzeba ją teraz rozpracować, żeby była z głowy. Tak. Michał to jest jednak... A wstaw whisky. Jak to ładnie wygląda, proszę bardzo. Można. Warunki są koszmarne. W sensie jest zajebiście, żebyście nie myśleli, że narzekam, jest nie? Chujowo. Jest zajebiście, ale warunki są koszmarne. A ja już się wykąpałem. Kurde, to będzie osobny odcinek, gdzie nagramy, jak wygląda nasze miejsce do kąpieli. Tak rozpoczęła się nasza podróż życia. W ciasnym przedziale o powierzchni zaledwie kilku metrów kwadratowych. Ciasnym, ale własnym. W czteroosobowym gronie zdecydowanych na wszystko twardzieli. Na pewno wszystkich was interesuje, jak się żyje w takim pociągu transsyberyjskim. Otóż wygląda to tak. Są cztery klasy pociągów.
nie każdy pociąg ma wszystkie klasy. Niektóre pociągi, tak jak nasz, mają tylko dwie najniższe. Są klasy pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I załóżmy, że czwarta jest najniższa. To czwartą pokaże wam później Sławek. Natomiast my jesteśmy w klasie trzeciej, w której wagony są czteroosobowe. Wyglądają o tak. Przedziały, tak. Już się tu wymandrza. W każdym przedziale są cztery łóżeczka. Dwa na górze, dwa na dole. Na tych na dole jeszcze się dodatkowo siedzi. Na tych na górze tylko leży. O, tak się leży. Alternatywnie można leżeć tak. Mamy lustro, które jest drzwiami. O! Mamy stolik. Stolik jest trochę mały, a jednocześnie trochę duży, bo zajmuje tak 1/3 przedziału. Dolne łóżka są składane do siedzeń. Sławek, pokażesz, jak się składa? Łóżko, jak się składa do siedzenia. Bardzo prosto. Państwo pozwolą, zaraz zademonstruję. To jest drabinka, żeby ci z niebios mogli stąpić na ziemię. Nie chcemy się. O, i takie ładne mamy. Dziękujemy panie Sławku, bardzo profesjonalnie pan to zrobił. Nie robi tego już pierwszy raz, bo jedziemy już drugi dzień, więc już tak trzy razy w tom i we w tom. Co ciekawego, oczywiście są gniazdka. O, i to jest wykonanie cywilizacyjne. Bardzo martwiliśmy się tym, czy będą gniazdka. Są światełka, każdy ma o takim światełku. Stryczek. I tu ciekawostka, przełącznik w jedną stronę włącza, a w drugą wyłącza. Nieźle. No, najważniejszą częścią w przedziale jest okno, popatrzcie. Syberia. Nie, to jeszcze nie Syberia, jeszcze... Mamy w planie dzisiaj w nocy dojechać do gór Uralu. Na razie to jest po prostu matuszka Rosja. Uralu, czy ci nie żal? Uralu, wracaj do Tatr. I co jeszcze mamy ciekawego w przedziale? Tam na górze jest schowek na bagaże. Tylko że schowek jest przeznaczony dla zwykłych takich, co sobie jadą, a nie dla tak zapakowanych jak my turystów, zaekwipowanych, więc my się nie zmieściliśmy i widzicie, część bagaży leży tu. Największym problemem jest brak półek. Niby są wieszaczki, ale takie średnie, natomiast za półeczki trzeba było zaadaptować każde wolne miejsce. Ale jest skryjówka. Sławek pokaże. O, tu już wszystko wypite, ok. I tu jest druga skryjówka. O, bareczek. Też już niewiele. No ale niewiele, jest nas czterech, z czego dwóch abstynentów. Mimo wszystko to leci. No i oczywiście tutaj też są półeczki takie. O. Półeczki, półeczko, schoweczki. To chyba tyle. Zaraz pokażę wam najważniejszą część każdego wagonu, czyli miejsce, gdzie się robi gorącą wodę do picia. I kupę. Gdzie robimy jedyneczkę i dwójeczkę, też zaraz chwilę pokażę, ale przed chwilą byli tam goście i wolę, żeby się przewentylowało. Jedynym sposobem na ciasnotę panującą w przedziale były stacje kolejowe, na których co jakiś czas zatrzymywał się pociąg. Można wtedy było wyskoczyć na peron i rozprostować kości. Zwykle taka przerwa trwała 15-20 minut, najdłuższe z nich, nocne, trwały do 40 minut. W tym czasie pociąg przechodził przegląd techniczny, uzupełniano zapasy i opróżniano zbiorniki z nieczystościami. W dzień perony pełne były handlarek, które z małych wózków na kółkach sprzedawały 1001 drobiazgów. Od pluszowych misi zaczynając, po jedzenie, wódkę, powidła i ubrania kończąc. Zastanawialiśmy się, co jedzą inni pasażerowie, skoro tylko my wsiadaliśmy w Moskwie z reklamówkami pełnymi jedzenia, a wagon restauracyjny ciągle świecił pustkami.
Okazało się, że jedzenie kupuje się w trakcie podróży właśnie bezpośrednio z tych peronowych wózków. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie robi się w pociągu na tak długiej trasie, to jest nawadnianie się ciepłymi napojami. Herbatką, bulionikiem i takimi różnymi innymi sprawami. Otóż jak to się robi? Bierzemy swój własny kubeczek, trzeba mieć, i idziemy do specjalnej maszyny produkującej gorącą wodę, czyli wrzątek. I wygląda ona tak. A następnie nalewamy, tylko że ja mam o jedną rękę za mało. Spróbuję, może się nie oparzę. Nigdy nie nalewamy za dużo, żeby się nie oparzyć. O, idzie już następny pan. I tak ze zdobytym drogocennym wrzątkiem wracamy do swojego podróżnego pokoiku, żeby cieszyć się ciepłem rozpływającym się w naszych ustach. Ważne jest też, żeby postarać się nie oblać i nie poparzyć współlokatorów. Sławek teraz wam opowie jeszcze... Nie no, to trzeba było wieczyć. Patrz, Kasia, czyta, patrz. Czyta to takie miasto zaraz następne za Irkuskiem, dokąd ten pociąg jedzie. Ponieważ tutaj wszyscy dbają o to, żebyśmy się w pociągu czuli jak w domu, to Sławek wam też pokaże, jakie mamy fajne wszyscy kapcioszki. Które? Które? Ja mam swoje fajniejsze i takie używałem. O, takie ładne. Michał pokaże na nóżce, jak ma. Na drugiej nóżce masz. A nie, nie masz. Zdjąłem przecież. A tu jest jeszcze? A w kapciuszkach niespodzianka, bo mamy higienu, łosobistu, pastu do zuba i szczoteczku. Pani przetwornica pilnuje, czy wszyscy myją zęby, bo nie wolno śmierdzieć. A o pani przetwornicy opowiemy przy następnej okazji. Marek, czyli za chwilę. Marek zna tutaj. No właśnie, kim jest owa przetwornica? To opiekunka wagonu, która dba o jego czystość, o porządek, przegania włóczących się pijaków, pilnuje, by nikt nie został na peronie, gdy zaczyna odjeżdżać pociąg, oraz dolewa wody do samowara. Budzi także podróżnych, gdy wysiadają w nocy, oraz pilnuje, by nie pito w pociągu alkoholu i nie bałaganiono. Właśnie przyjechaliśmy do Permu. Perm leży nad rzeką Kama. Nad rzeką Kama jest autozawód KAMAZ. Perm to stolica obwodu permskiego. Jedno z większych miast tego regionu. To widać po tym dworcu, że jest tu bardzo duży ruch. Przystanek też jest wyjątkowo długi, bo ponad półgodzinny. Perm leży nad wielką rzeką
Kama. I wszystko jest fajnie, ładnie, ale nie ma na przykład sklepików, które były poprzednio na tych mniejszych stacjach, które mieliśmy. O, a jednak jakiś jeden sklepik jest. Dwulitrowa kola kosztuje 200. Stronę miasta. To co Michał chciał. Musiałem biec do tego pociągu. Pani powiedziała bistry. No, очень хорошо. My все zdążyli. Michał, ty masz już nagrane, jak ja będę biegać ty na nasz pociąg, a pani mówi do mnie bystrzej. Czaje ten klimat. A ja pracuję, zamieszczam newsy. Bardzo długo na to czekaliśmy, przyniesiono obiad. Obiad podany. Otwórz to do kamery. U mnie jest świninu. A co jest u ciebie? Kurczaku. Kuricu. A u mnie jest miansu. O! Dostał kaszu. Z jabłkowiną. Kurczaku. Makaron jest z kuricu, a kaszu jest ze świniną. Już lekko ponad połowa drogi za nami. Stacja w Omsku. Jest środa rano. Czyli tak 4/7 drogi przejechaliśmy jeszcze 2 dni i półtorej nocy. O, najbardziej bolą plecy, bo mimo że jest łóżko, to wszystko już trzeszczy w nogach, w plerach, w korzonkach. No ale chyba damy radę. Jest tu takie rzeźkie -20. A propos, internet kupiliśmy sobie w Moskwie, bardzo ładnie działa, ale działa tylko na stacjach. Jak przejeżdżałem przez jakąś miejscowość, a miejscowości, zwłaszcza po drugiej stronie Uralu, są już dosyć rzadko, więc zwykle jak jest duża stacja, to stoimy między 20 a 30 minut i to się zdarza tak 3 razy dziennie. No jest kilka postojów po kilka minut, od 2 minut do, tak jak tutaj w Omsku, 16. To wtedy można troszkę popracować, pointernetować, coś wysłać. A jak wyjedziemy w drogę, to już wtedy nie można. O, znalazłem Golasa. Idź na całość. Nie, no bez przesady. Najważniejsze na takiej peronie to nie pomylić pociągu i nie wsiąść do drugiego. Zimno. Jajecznica, ale nie wyszło. Okazało się, że jajecznica to nie jest jednak jajecznica, tylko jajka na sadzone. I jeszcze chłopaki cwaniaki sobie zamówili chleb, a ja nie wiedziałem i dostałem bez chleba. No i na początku dziwiłem się, że Sławek stwierdził, że się nie najadł, ale też się nie najadłem. Ale jest tu fajnie, jest
cieplutko, mało ludzi, nie można fotografować ani nagrywać. Obiekt, śmiejemy się, że obiekt wojskowy. No i faktycznie policja chodzi, nie wolno o tym rozmawiać. I tylko mówię ostrażno, ostrażno. I coś tam, coś tam? Kamera! Ze mną pewnie! Здравствуйте! У вас есть водка? 500 рублей. Окей. Одна, давай. Jeszcze Coca-Cola. Coca-Cola. Спасибо, большое спасибо. Tego nie publikujemy. Stida Ostrzyk. Jeszcze tutaj korespondent dnia Marek. Marek? Zgaś to światło tam, tak? Tak? Ty nie, też. Nie, to Tomasz zgasić się tam. Nie krzycz po mnie. Marek jest młodym chłopcem i jeszcze ma wiele błędów w paczach. Staramy się go prostować, zrobić z niego człowieka. Marku, powiedz, kolejny dzień mija. Jak tobie mija podróż? Coś cię zaskoczyło ponownie? Coś wzruszyło? Coś chciałbyś bardziej doświadczyć? Dobra, dziękujemy Markowi. No. Tak myślałem, że na tym skończymy. Dziękujemy Markowi. No jak widzicie, naprawdę się dzieje. No. To jest nasz Barek po trzech dniach podróży, niestety. Ślisko. Ogólnie jadąc pociągiem, człowiek się troszkę nudzi przez te tyle dni. Jedyną atrakcją są przerwy. Te przerwy, o których wspominałem, że na większych stacjach jest czasem pół godziny na rozprostowanie nóżek. No i wtedy można sobie wyjść i zwiedzić okolicę. Czasem okolica jest nudna, a czasem nie. Jesteśmy w jakimś mieście, zapomniałem nazwy, w którym jest znana na całą Rosję fabryka parowozów. Fabrykę parowozów założyli już w 1928 roku. No i idę do takiego obiektu muzealnego przez śniegi Syberii. Mam nadzieję, że nie pojadą beze mnie. O, już prawie jestem. Cierpliwie poczekajcie. I uwaga, doszedłem. Łotę i łon. Parowóz.
Wielka Rosja była podbijana takimi oto pawarozowami. Ładnoj. Nie wiem, czy tu wolno wchodzić, ale może wolno. Nie pisało, że nie wolno. Ale ładny widok. O nie, to nie może tak być, że ja tutaj przez śniegi brnął i nie zdobył pociągu. Tu się wyjebałem, znaczy wywróciłem. Wow! Dobra, nie będę wkurzał pań, które się troszczą o mnie, a ja nie zara, zaraz gdzieś tu się wywrócę. Nasza podróż dobiega powoli końca, ale pokażemy Wam jeszcze, jak wygląda słynna czwarta klasa. Klasa, której nie polecamy ze względu na panujące w niej zapachy. Film ich nie pokazuje, ale zaufajcie nam. W czwartej klasie jeden zjada ryby, drugi czosnek, a trzeci paprykarz. Ten chrapie, tamten beka. Jeden nie zmienia skarpet, a drugi poci się jak mysz pod prysznicem. Choć swój urok taki open space oczywiście ma. Okej, a więc tak wygląda czwarta klasa. I o ile narzekaliśmy na zapaszki w naszym wagonie, to już mi narzekanie na wagony, na zapaszki przeszło. Jeszcze jest fajnie, tutaj jest dopływ świeżego powietrza. Za chwilę przekroczymy granicę smrodu. Jechali, jechali i przyjechali. Cóż mam wam powiedzieć? Wszystko, co się wydarzyło w pociągu transsyberyjskim, zostaje w pociągu transsyberyjskim. O, żarty sobie robię oczywiście. Spasiba. Do widzenia. Jak było w pociągu? Ała, moje plecy, czyli niewygodne spanie, ale tak to było bardzo, bardzo fajnie. W pociągu jak w pociągu. Były grubasy, były kiełbasy, byliśmy też my. Była wódka, była pompa, było ciasno i nie można było biegać po korytarzu. A ja się już cieszę, że wysiadłem, już nie będę wsiadał, a wracamy samolotem. Ale ogólnie jako przygoda fajnie, nawet jednego dnia mi zabrakło. Mogłoby być więcej internetu na stacjach.